Siema, witam was w kolejnym odcinku warsztatowym. Dzisiaj bierzemy na warsztat tą wieżyczkę. Jestem w trakcie nagrywania filmu o telewizorze. Okazało się, że temat się nieco skomplikował. Nie włączanie się to może być problem nie tyle braku sygnału z pilota. On nie jest zblokowany w standby'u, tylko może być coś uszkodzone w przetwornicy. Taka wstępna diagnoza, zobaczymy co w nim siedzi. Jestem też w trakcie regeneracji kolumn, ale warsztat mam zawalony różnymi sprzętami. Też od kolegi Michała, o tym też wspomnę w następnym odcinku. A od Ziziego dostałem w zasadzie za darmo taką wieżę. O kurde, mimo wszystko to też szarp, dopiero teraz zauważyłem. Tyle się narzekałem, że nie mam pilotów do szarpów. No a do wieży też właśnie nie mam. Aha, CD jest wkładany tutaj od góry. A tutaj mamy wejście, wyjście audio oraz USB. Dość ciekawe rzeczy. Przypuszczam, że żadnego on Bluetootha ani nic nie ma. A z tyłu też pewnie nie ma wyjścia z końcówki mocy, głośnikowe. Jest ciekawa antena 75-ohmowa. Jestem prawie pewien, że wzmacniacz małej częstotliwości działa i że tuner działa, bo to się psuje najrzadziej. Plagą jest tutaj CD. Nie wiem szczerze, czy jest mi to potrzebne. Ciekawe, jaką to ma w ogóle moc. Jesteśmy w stanie oszacować moc wyjściową na podstawie mocy pobieranej z sieci. Tylko że nie ma tutaj pełnoprawnej tabliczki znamionowej. Radiator jest dość spory, może ta moc wcale nie jest taka mała. Tabliczka znamionowa jest pod spodem. Ach, szarp. 35 W z sieci. Czyli może ta moc wyjściowa na głośniki wcale nie jest tak mała. Myślałem, żeby to przygotować na początku typowo na sprzedaż, ale taka w zasadzie nawet nie mini wieża, bo to jest, tak jak widzimy, połowa mini wieży, tak zwana mikrowieża, mikrosystem. Może nie jest takie głupie. Ciekawe, czy ten koder obrotowy działa. Mam wrażenie, jakby się coś mieliło w środku. Więc dobra, szybkie przeczyszczenie szmatą, test podłączenia do prądu. Okej, wstępne czyszczenie mamy zaliczone. I generalnie teraz, jak już to oglądacie, to te odcinki poprzednie z audio są wstawione. Był dość obszerny test tej wieży Technics. No i tam wspominałem, że mam kolumny LG. Dokładnie te tutaj dwie, swoją drogą dość kiepskie. Do wstępnego testowania nieznanych wzmacniaczy, czy one nie dają składowej stałej, czy nie zniekształcają sygnału, czy nie palą kolumn, czy tam dziwne rzeczy się nie dzieją. No bo to są takie kolumny, których nie szkoda. Ale stwierdziłem, że nie ma sensu trzymać tak dużych kolumn i się chyba ich pozbędę. I do wstępnych testów będę używał głośników od telewizorów, których no też nie szkoda i można bez problemu je zniszczyć i no nie będzie taka strata materialna. A do testowania jakiegoś lepszego zostawię sobie kolumny albo Fishera, jeszcze nie wiem, żeby zajmowało to mniej miejsca i miało większy sens. No, na pierwszą próbę podłączymy sobie to bez głośników. Tutaj mam bezpieczniki na warsztacie osobne do testowania właśnie jakichś takich gratów. Coś tam pykło, jakiś przekaźnik, CD, USB, tuner, audio, in, timer. Sleep. Jakby to jest taka demowa, nie? Welcome. No disk. Okej, volume. Maksymalny jest 30. Minimalny taki. Tak jak widzimy, encoder od volume działa. Mimo że słychać mielenie. Ciekawe, czy to jest u was słyszalne. Udało mi się w miarę tą wieżę doczyścić. Jakby jeszcze robić jakiś detailing, to można by z tych zakamarków wybrać brud. Jeszcze dokładniej, ale no. Co tutaj mamy? Place Windows Media. No tak kiedyś umieszczano na sprzętach. Nie wiem, co to dokładnie oznaczało. Przypuszczam, że jakiś format pliku na CD. Chociaż nie, w sumie no. Tutaj też na pendrive'ie. Audio input. Najprościej będzie przetestować. Możemy podać coś z laptopa. Albo nawet, żeby nie odpalać laptopa, wykminiłem, że mogę się podpiąć jackiem do wyjścia słuchawkowego. No i z tego tunera dać na inne wzmacniacze też sygnał. Całkiem sprytne i przydatne. Standby, function. To widzimy wstępnie, że działa. Podłączę głośniczki szybko. Jeśli ktoś z was ma wątpliwość, jak mogą wyglądać głośniczki od telewizorów, no to tak, takie malutkie. Akurat od kineskopowców, 8-ohmowe. Tutaj mamy informację, że współpracuje z 8-ohmowymi. 5-watowe, no wiadomo, kurde, za głośno pograć na tym nie możemy. Ale po cichutku, w ramach testu, czy on będzie chciał spalić te głośniczki, czy nie. Zobaczymy, czy to w ogóle daje jakiś sygnał na głośniki. Kurde mać, znowu mamy ten sam problem co z Sharpem, nie mamy pilota, a wiele funkcji nie jest dostępnych z poziomu, no właśnie, panelu. Ciekawe, nawet nie słychać szumu, nie? No, najbezpieczniejszą opcją będzie podłączenie się przez analogowy in... Oj, coś tam gra. Grają obydwa głośniki.
obniżką za 1499 zł. Teraz za 1849 zł. Taniej aż o 650 zł. 100% taniej. Oszczędzaj mądrze. Te głośniki mogą wydawać nieprzyjemny taki metaliczny dźwięk przez to, że one po prostu delikatnie podskakują. No i magnes, a w zasadzie jego budowa w przypadku głośników. Głośniki w telewizorach kineskopowych miały taką kopułkę antymagnetyczną, taki kapturek, tutaj specjalnie metalowy. Na odcinku z budowy głośnika Yahoo też o tym mówiłem. Tutaj mamy sporo takich głośników typowo, że tak powiem, telewizyjnych, od starych telewizorów. Są to głośniki właśnie szerokopasmowe. O, część z osłonką magnetyczną, część nie. Aha, bo tamten nie było od telewizora. No właśnie, tutaj te magnesy mają takie osłonki w telewizorze, żeby nie namagnesowywać kineskopu. A ten jest od kina domowego. Jednak, co ciekawe, głośnik boczny może trochę kolidować z tylnym, więc będę musiał je zamontować pod lekkim kątem. Ale wszystko się jakoś pomieści, bo on ma tą osłonę magnetyczną jeszcze. Może uda się ją zdjąć. Trochę się pociąłem przy wierceniu, ale udało mi się zdjąć tą osłonkę magnesu. O, ona była przyklejona na taki klej. Tutaj widzimy takie namagnesowanie. Magnesy były tak przyklejone. No i spoko, troszeczkę miejsca odzyskamy w obudowie też dzięki temu. Jest zabudowany, żeby no nie magnesować kineskopu. W normalnych głośnikach... O, tutaj mam dobry przykład akurat u Nitry. Jest ten magnes na wierzchu, nie? To jest normalnie magnes trwały. Przyciąga nam na przykład śrubki. Tak edukacyjnie widzimy. Magnes przyciąga nam śrubki. Natomiast przy takim głośniczku ten magnes jest zakryty i nie przyciąga nam tych śrubek. Się nie trzyma. Widzimy, że to gra w stereo i nie pali nam tych głośników. Czyli połowa sukcesu jest taka, że mamy sprawny wzmacniacz MC. I według mnie to już jest jakaś zaleta. Można to sprzedać. Nie widzę u siebie zastosowania tego jak na razie. Jeśli chciałbym kompaktowy wzmacniacz z tunerem i z wejściem, to najprościej jest zastosować radio samochodowe, które da nam dużo większą moc. No jedyny problem przy użyciu radia samochodowego jest taki, że potrzebujemy wydajnego zasilacza o dużej wydajności prądowej, o znacznej mocy, ale może być to po prostu zasilacz od komputera ATX. A tych zasilaczy mam dość sporo. Odskakuje. On nie ma nóżki? A, ma tylko jedną nóżkę. Czyli zamiast przyklejać trzy nóżki, prościej będzie oderwać chyba jedną, żeby stał równo. O, takie gumowe nóżki. Trochę wyglądają jak jakieś termalpady albo izolatory, kurde. No i teraz widzimy, stoi, nie ryra się. Myślę, że CD nie działa. Albo uda nam się je wskrzesić, albo nie. I myślę, że przygotuję to na sprzedaż, bo nie widzę zastosowania takiego wzmacniacza u siebie. A też nie ma co gromadzić tego sprzętu w nieskończoność, trzeba też trochę sprzedawać. Słusznie mi przypomniało o tym Popej, no po prostu kolekcjonujemy starsze lub ciekawsze sprzęty, lub no takie po prostu, których używamy na co dzień. A takie ani ciekawe, ani kolekcjonerskie, ani takie, których no nie ma gdzie użyć. Najlepiej po prostu sprzedać, nie? Ja zawsze wolę sprzedać niż wyrzucić. Bo nawet na takie sprzęty nieoczywiste, bądź częściowo uszkodzone, bądź no na po prostu części, znajdzie się prędzej czy później kupiec. Widzimy się po cięciu. Witam was już kolejnego dnia. Dzisiaj zrobimy sobie taki pełny test tej wieży. Tak jak widzicie, testuję na kolumnach Technics, bo postanowiłem, że rzeczywiście te kolumny się nie nadają do niczego i można się ich pozbyć. A te kolumny mogą być testowe. Sygnał oczywiście z laptopa. Najpierw przygotowałem też jakąś płytę, też jakieś nuty z mojego dysku SSD. Jak to oglądacie, to film pewnie już wleciał. Zapraszam, ciekawy dysk. Przegram oczywiście na pendrive'a, no bo nie będę SSD-ka wsadzał do wieży z ulicy. No i sobie przetestujemy, coś tam gra, nie? Nie było stereo przez chwilę, ale to jest problem z wysłużonym jackiem 5 albo 8-letnim z Castoramy. A wieża, co ciekawe, działa. Tak na pierwsze usłyszenie, co tu dużo mogę powiedzieć, mam wrażenie, że to typowy chiński wzmacniacz. Tak jak widzieliśmy wczoraj, maksymalne volume ma 30, my dojechaliśmy pod 20. Kurde, coś tu zimno. Odkręciłem grzejnik? Odkręciłem, ale jeszcze się nie nagrzało. I tak, można powiedzieć, że jesteśmy na 2/3 mocy mniej więcej. No i on ma tam jakiś w miarę bas, ma bardzo taki, jakby to powiedzieć kolokwialnie, szczekający sopran. Nie jest to zbyt przyjemne dla ucha, ale muszę przyznać, że nie gra tragicznie. Jeszcze może trochę ściszę wejście, bo może poziom sygnału wejściowego jest trochę za duży. Jeszcze chwilę to potestuję, ale tak wstępnie, jakąś tam moc ma, tak jak go szacowałem z mocy pobieranej z sieci. No jest w stanie te większe kolumny w miarę
wysterować, ale do dość cichej głośności, bo później już charczy, widać, że po prostu wzmacniacz nie wyrabia. No, czyli mikrowieża, ciche słuchanie, trochę sopranu, trochę basu. No pewnie jakiś equalizer to ma, ale bez pilota zbyt wiele nie ustalimy. Ale najważniejsze, że jest sprawne na oba kanały i można wykorzystywać jako wzmacniacz. W delikatnym ściszeniu sygnału wejściowego wzmacniacz nie harczy, ale słychać bardzo wydatne, wysokie tony. Basy też dość wyraźne, ale to nie są te najniższe basy, tylko te takie troszeczkę wyższe, jakby to tak ładnie określić. Średnie tony słabe, no taka chińska konfiguracja, jakby to powiedzieć, nie? Jakość dźwięku słaba. Muszę przyznać, nie gra to jakoś pięknie. Technics, którego ostatnio omawialiśmy, gdzieś tam pod stołem leży. No mimo, że też nie gra najpiękniej, to na pewno gra lepiej niż to. Ja wiem, że to jest mikrowieża i nie ma co oczekiwać cudów, ale tak w ramach ciekawostki. No, też z powodu właśnie praw autorskich za dużo tego odsłuchu nie wrzucę. Na SSD-ku mam nuty no copyrightowe i trochę się wycwaniłem i to na nich przetestuję sobie bez problemu działanie USB. Jeszcze płytę sobie ogarniemy, prawdopodobnie płyta będzie do naprawy. Wzmacniacz ma bardzo charakterystyczne brzmienie basów, mianowicie... Żargonowo ja to tak mówię z Popejem, ale na grupach audio też tak mówią, jakby ktoś kijem o pralkę jechał. Tak to brzmi mniej więcej. Dobra, żal mi trochę już tych techniksów. Wzmacniacz nie gra najlepiej. Można go zaliczyć do kategorii gówna, ale nie gówna totalnego, bo jakiś tam bas ma. Mimo że brzmiący średnio, to rzeczywiście troszeczkę mocy ma. Ale dobra, chyba ten test wejścia liniowego zakończymy. Od czego by tu zacząć? Może tej płyty. Młody Multi YFL. Niby płyta nie trze. Trzeba czasnąć, żeby się domknęła. Talk reading. Ciekawe, co to TOC znaczy. Że w toku czy coś, cyk cyk, no disk, no oczywiście, kręci się, nie trze. Może to tylko kwestia lasera, bo skoro się kręci, to napęd jest git, no. Teraz pytanie, czy mam tu jakiś perfum do czyszczenia. W międzyczasie zgram pliki na USB i może przetestujemy. Komputer na warsztacie się jednak przydaje. Te pliki zgrywają się dużo szybciej niż myślałem. No SSD ma bardzo, bardzo dużą prędkość. No chociaż ten lapek ma pewnie jeszcze USB 2.0. SanDisk też sporą, ale nie aż tak wielką. No jestem ciekaw, co ten test nam ostatecznie tutaj pokaże. Wczytuje nam pliki z pendrive'a, włożyłem tutaj Crazer Switcha. 32 rzeczy, jest to możliwe, MP3, WMA, XBAS. Możemy play wcisnąć? Play. O, coś chyba idzie. O, i nawet odczytuje. Pierwsza nuta to będzie changing chyba. I nawet w miarę gra. Jest to muzyka z biblioteki twórców YouTube. Akurat Nefexa tutaj zgrałem przykładowo, bo on ma nuty z głosem, a nie same instrumentale. No dobra, czytnik USB jest sprawny. Natomiast jakość wzmacniacza, no to chyba nie muszę komentować, nie? Ta mikrowieża może służy do, jako nie wiem, wzmacniacz do telewizora, czy nie wiem, czy do grania radyjkiem w biurze, ale do słuchania muzyki na pewno nie służy. No ja jakoś bardzo wrażliwy na jakość dźwięku nie jestem, ale już trochę tych konstrukcji audio słyszałem. No i raczej bym to zaliczył do grających gorzej niż tych grających lepiej, mimo że ta moja skala no nie jest jakoś bardzo rygorystyczna i nawet krytykowane sprzęty przez innych zaliczam jako dobre, to bym zaliczył raczej do tych gorszych. No ale czego tu się spodziewać? Mikrowieża, o jakości już wiemy. Sprawność USB mamy tak naprawdę, no w sumie przetestowaną, nie? Zobaczymy następne nuty, czy leci. Przeskoczyło na drugą, wczytuję. Coś tam gra, no. W sumie możemy wyjście słuchawkowe przetestować przy okazji. No, podpięliśmy słuchawki jako input do tej wieży. Gra jeden kurde kanał, no bo ten kabel nie łączy. Dobra, grają oba. Działa. Dźwięk
dźwięk wypuszczany przez wyjście słuchawkowe ma mega dużo basu, stłumione średnie i wysokie też cienkie. Chciałem powiedzieć, że to może służyć jako czytnik, jako przedwzmacniacz, ale wycofuję się z tego. No kurde, szanujmy się, nie? Dźwięk z tego jest straszny. Sama ta wieża Sony, sam ten wzmacniacz tu gra git. Natomiast po podłączeniu do tego, no nie ma opcji, nie? Jakość kiepska. Jestem pewien, że chcę to sprzedać. No dobra, test USB pomyślnie, test wejścia liniowego pomyślnie. CD czyścimy. Bardzo delikatnie. Może to coś da. Coś tam zakręcił. No disk. Kręci i no disk. Po zdjęciu góry to się odkręca tutaj pod klapką. Zaraz sobie to wszystko wyczyścimy. Tu będą piny wyświetlacza. Kolejny scalak. Tutaj kurz. Próbuję się z ciekawości dostać też trochę dalej i głębiej. Tutaj mamy napęd. Dość typowa konstrukcja, muszę powiedzieć. Nie mam aż takiego doświadczenia, żeby od razu stwierdzić, co tu może być nie tak. No albo to jest problem, coś z laserem z reguły, z tego co wiem. Albo z paskami, kręceniem płytą. Coś tego typu. Tutaj na takich gumeczkach oczywiście tłumienie drgań. Tutaj mamy silnik. A to drugi silnik. To jest tutaj chyba napęd bezpośredni na osi, mi się wydaje. Więc nie ma mowy o żadnych paskach. Więc może być po prostu optyka. No a skoro czyszczenie nic nie dało, no to w sumie nie wiem co jeszcze. A tak poza tym to nic ciekawego chyba tutaj nie zobaczymy. Spróbuję jeszcze zdjąć te boczki. No oczywiście to trochę wyczyszczę. Zastanawiam mnie, czemu on jest tylko na jednej śrubce. Czy tak powinno być? Trochę podejrzanie to wygląda. Nie wiem, czy tak przewidział to producent, czy ktoś tu był i coś grzebał. Gitara. Ciekawe co to oznaczało, czy jakiś numer serii? Ciekawy easter egg dla Polaków. Chociaż to polskie napisy też są częściowo. Ale nie tylko, to jest chyba węgierski. No cóż, no taka tutaj ciekawostka. Szczerze to pierwszy raz mam do czynienia z takimi mikrowieżami. Nie, w sumie to drugi, chociaż wcześniej miałem do czynienia z takim kombajnem jeszcze z DVD. I co ciekawe, tam sekcja wideo była zepsuta całkowicie. Nie dawała w ogóle znaki życia. Ale sekcja audio była w pełni sprawna i zasilania. I to tak zostawiłem, no i po prostu było sobie radyjko bez funkcji DVD. No, a tutaj mamy typowy taki mini audio. No i w sumie to tyle. Zastanawiam się, czemu tu nie ma tych śrubek. Latający napęd XD. Zdrowy rozsądek podpowiada, żeby nie dotykać. Tu prawdopodobnie jest sekcja hot pierwotna, gorąca. No a tutaj zimna strona zasilacza. W środku coś lata, niepokojące. Warto by było to zbadać. Otworzę zaraz drugą stronę. Od tej strony widzimy już troszkę więcej, tak? Widzimy radiator. No wydawało mi się, że on jest dość duży, patrząc od tej strony. Jednak tak jak widzimy, jest on płaski. Tam w tle głębiej widać głowice UKF, kondensatory, dużo. Tak na pierwszy rzut oka wyglądają dobrze, to jakaś płytka taka do góry nogami. Rezonator kwarcowy, to może być jakiś timer, jakaś logika. Tam jakiś kabelek ekranowany, filterkiem ferytowym, o, teraz go tam widzicie. To prawdopodobnie jest dźwięk z audio, z płyty, z CD. No a z przodu płyta frontowa, kurde, z wyświetlaczem, enkoderem, pewnie innymi gównami. Nie chce mi się tego rozbierać całego, bo nam nic to nie da. Jednak co wydaje taki dźwięk? To możemy wyjąć to możemy wyjąć to, nie? To całe, to nam coś da. Mimo sprzętu niskiej klasy jest on dość ciekawy zbudowany z perspektywy serwisanta. Tak jakby ktoś jednak pomyślał o serwisie i da się to w miarę ciekawie rozebrać. Potrzebuje dwóch rąk, żeby nie pourywać kabli. No i w dużym skrócie wygląda to tak po uniesieniu tego. To jest coś odłączone, może to jest jakieś gniazdo serwisowe czy inne dziwactwo. Tak jak widzimy, strona pierwotna, jakiś trafo. Jeden grosz! Kurde, to są wszystkie te historie serwisantów o pieniążkach w sprzęcie, które powodują różne uszkodzenia. Trzeba go wyjąć jak najbardziej, to aż dziwne, że to urządzenie jeszcze działało. No a radiator, tak jak widzimy, niesymetryczny, trochę takiej średniej wielkości. No, tutaj ta głowica, tak jak wspominaliśmy, tam widać mostek prostowniczy chyba, tego typu rzeczy. Tutaj płytka, no rezonator kwarcowy jest, ale nie wiem, czy to jest timer, czy coś bardziej związane też z dźwiękiem z góry, z audio. Jednak z jednej strony ten dźwięk trzaskający to był napęd, to fakt, ale z drugiej strony jednak ta jednogroszuwa, którą zaraz wyjmę. No i dużo kurzu, nie? Delikatny pędzelek, odkurzaczek nie zaszkodzi, a nawet wręcz też jest skazany. Jednak nie wydaje mi się, żeby jednogroszuwa miała wpływ na napęd CD. Ciekawe. Widzimy się za chwilkę, muszę się pobawić w czyszczenie tego i wyjęcie tej jednogroszówki oczywiście. Jesteśmy po wstępnym czyszczeniu, udało mi się wyjąć jednogroszówkę. Dobrze, że mam namagnesowane wkrętaki, bo ciężko było tam dotrzeć palcem. No i tak to jest, te historie serwisantów o groszówce wrzuconej w sprzęt to jest prawda. I to się dzieje nawet częściej niż wam się wydaje, no bo tak jak widzimy takie szpary
wentylacyjne otwory są w sprzętach i no tak po prostu się czasem dzieje. A raczej to dzieci wrzucają do sprzętów pieniążki, myślę, niż dorośli użytkownicy, ale odchodzimy od tematu. Nie czyściłem wszystkiego bardzo dokładnie, ale tak, jest na pewno lepiej niż było. W miarę przeczyszczone. O, po zapaleniu światła widać, że nie dotarłem wszędzie. Trochę tu jeszcze na przykład delikatnie. Czasem lepiej za mało jak za dużo. Jeśli nie jesteśmy pewni, nie ma co pchać pędzelka na siłę, bo można bardzo łatwo się małych elementów pozbyć. Tak kiedyś, dawno temu, o, widzimy pędzelek zakurzony. Dawno temu, na początku właśnie, powiedzmy, swoich zainteresowań, zepsułem jeden ze sprzętów, urywając tam jakieś cewki w torze UKF. W takich urządzeniach tor UKF pewnie cały jest w głowicy. No i tak, jest na pewno dużo czyściej niż było. Co tu więcej mogę mówić? Pozbyłem się największego kurzu. Też z radiatora, na radiatorze były bardzo duże pokłady. Nie wiem dlaczego akurat tam. Czy ma to związek z przepływem powietrza, czy z czym? O. Tu też jest dużo czyściej. Pozbyłem się tego kurzu z sekcji zasilania częściowo. Z tej tacki też nie wybierałem, może najdokładniej na świecie, ale no. Nic więcej niepokojącego nie widzę na tą chwilę. Wszystko przeczyściłem. Zastanawiam mnie, co z tym napędem. Tam jest jakiś potencjometr regulacyjny. No zobaczmy sobie, jak to wygląda. On kręci troszeczkę, jeszcze troszeczkę, rozkręca i no disk i staje, co nie? Intuicja podpowiada mi, że potencjometr służy do regulacji prądu lasera. Podkręciłem go bardziej i powiedział, że nie może przeczytać płyty. Teraz go trochę zmniejszyłem i coś pokazał, jest nadzieja. Play? I don't believe my eyes. Jednak czasami warto posłuchać intuicji. Tak, tak czułem. No kurde, jako zjadacz chleba mógłbym odpuścić temat, ale jako elektronik zbyt bardzo mnie korciło. Wtedy ten prąd chyba za bardzo zwiększyłem, bo tam robił i kręcił długo. No a teraz pokręcił chwilkę i szczytał. Dobra, wszystko mamy wyczyszczone, nie ma ciał obcych we wieży, więc składamy ją i za chwilkę testujemy. No skoro szczytał teraz, to już nie ruszam tego PRK i mam nadzieję, że będzie git. Teraz widzowie, test, wielki test, chwila prawdy. CD open. Cyk, zamykamy. CD reading. I okaże się, czy będę musiał otwierać na nowo i kręcić tym perkiem, czy nie. Otóż chyba nie. Let's play. Yeah, yeah. Naprawiłem CD. Chyba pierwszy raz w swoim życiu. No, bo generalnie z czasem laser się zużywa i wiem, że tam chodzi o to podkręcenie prądu. Jeszcze bym musiał doczytać, ale wydaje mi się, że to jest to. Kiedyś o tym słyszałem. No i był taki potencjometr regulowany, taki PR-ek mały, jak czasem jest w zestawach z Arduino. No i trzeba było nim trochę pokręcić. CD działa, jestem bardzo zadowolony z progresu i z naprawy, bo jeśli tuner UKF okaże się sprawny, no to można powiedzieć, że klocek jest w pełni sprawny, więc fajnie. Ogólnie stan w miarę dobry, nie licząc kurzu, no to obudowa git. Akurat mi raz, że nie jest potrzebny, dwa, nie podoba mi się jego jakość, ale myślę, że można go w miarę ciekawie sprzedać. Chwilę to CD potestuję, jest właśnie fajnie, z racji na prawa autorskie niestety wam tego nie pokażę. I mam wrażenie, że jest nawet delikatnie lepsza jakość dźwięku przez ten CD. Bez problemu leci kolejna nuta, tak jak widzimy działa autoplay. Więc generalnie naprawa się w pełni udała, jestem szczerze pod wrażeniem. I nawet fajnie to gra, ogólnie te techniksy chyba zostaną ze mną w warsztacie jako takie testowe. No ewentualnie element kolekcji, no bo ta wieżyczka jest spoko. I zaskoczyła mnie jakość, bo ile z wejścia liniowego, powiedzmy z laptopa czy coś, to grało średnio. No to generalnie na CD-ku gra to trochę lepiej. Ja wiem, że tam wszystkie kompresje i tak dalej. No i generalnie działa. Tutaj leci płyta Multiego bez zaciny. Bardzo ładnie działa. Ja to rozłączam i wystawiam na sprzedaż. Jestem zadowolony z tej naprawy. Pożyczyłem Xiaomi mamy i zobaczymy, czy Mi Pilot działa. Na odcinku z telewizora, który wyjdzie później, bo no właśnie próbowałem dobrać pilot do niego, a wywnioskowaliśmy, że to chyba nie problem pilota, tylko sekcji zasilania, że on się nie chce włączyć. Bo myślałem, że on jest w standby'u, tak jak Sony Trinitron z poprzedniego odcinka i no trzeba było go włączyć po prostu. No, jest tutaj Xiaomi Mi Pilot. Dodamy sobie pilot multimedialny. To będzie jako system audio, nie, odbiornik AV to się zwie. No i posłuchałem jeszcze tej wieży trochę i generalnie nie gra zbyt pięknie, nawet na tym CD-ku.
zanim znajdę pasujący pilot, to trochę pewnie zajmie. Generalnie przetestowałem bardzo wiele różnych kodów pilotów do różnych urządzeń. Xiaomi ma chyba tutaj tą diodę IR. No i nie działa. Nie mam pilota do tego. Znalazłem operating manualkę. To jest chyba user manual, nie service manual. No i generalnie trochę zabawne, bo nie przetestujemy UKF-u bez pilota. No bo jak sobie włączymy welcome, oczywiście CD działa, USB działa, audio in też. A zrobimy sobie FM, cisza. Może ma FM muting. Nie jesteśmy w stanie przewinąć za bardzo. No i nic z tym faktem nie zrobimy. Możemy nawet wpiąć sobie antenę bez problemu. I tak niewiele nam to da. Więc będę musiał wpisać w ogłoszeniu, że niestety FM niesprawdzony UKF. I tym miłym akcentem zakończymy sobie. Mógłbym kupić pilot, ale tak naprawdę po co, skoro to nie ja to będę docelowo używał. Ważne, że ten CD działa. I tak robiąc podsumowanie, jakość dźwięku średnia. Praktycznie pierwsza moja styczność z mikrowieżami. I wrażenia mam takie, że no ten model jest generalnie kiepski, ale może są lepsze mikrowieże i nie chciałbym skreślać całkowicie tego rodzaju urządzeń. Oczywiście to sprzedajemy. Cieszę się, że mogłem naprawić napęd CD i wydaje mi się, że wszystko już zdążyłem powiedzieć na tym odcinku kilkukrotnie i nie chcę sztucznie przedłużać. Tak jak widzicie, sprzętu mamy sporo, więc w miarę możliwości będę chciał go robić i dziękuję wam za oglądanie.